sobota, 26 dzień października 2024 roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Belaide, z Brukseli. Przed nami ostatni akcent, jeśli chodzi o main round Ligi Mistrzów z udziałem Rekordu Bielsko-Biała. Dziś rywalem mistrza Polski Hit Kijów. Na ten mecz zapraszają Państwa bardzo serdecznie Piotr Szymura i Rafał Kędzior. Piotr, zapewne za moment zobaczymy składy, już je mamy, a zatem przedstawimy zestawienia obu zespołów na ten mecz. Czekamy jeszcze na gwizdek arbitra. Wszystko gotowe, zaczyna Michał Marek. Powalczmy o zwycięstwo w tej grupie. To być z nami przez ten cały czas. Teraz uciekła piłka Markowi. Błąd teraz. Błąd Marka, piłka odbita, zablokowana przez Miłosza Krzępka. Dobrze, ale no błędy po stronie Bielszczyk. Popatrzmy, uderzenie, Iwanek zdążył złączyć nogi i jeszcze Mateusz tutaj prawie by połamał palce bramkarzowi. Ten gol i 6 asyst, a więc drugi w tej klasyfikacji punktowej mundialu. A teraz dobre odegranie, szansa, Mateusz trafia jednak w rywala. Bardzo mądre zachowanie Pawła Budniaka. Moim zdaniem za nisko zdecydowanie stanęli Ukraińcy i tam można było po ziemi dostarczyć piłkę do dobrze ustawionego Gustawy. A teraz Budniak, piłka w bramce. No to samobójczy gol zagrywał Paweł Budniak. Pechowo Rusłan Szeremeta, jeśli dobrze widziałem, skierował tę piłkę do własnej bramki. Ale to jest właśnie też siła z tych fragmentów gry, tak? Trzeba te ataki, chociażby takie proste, jak teraz przy zwykłym Iwanka, powodują, że są rzuty rożne i także czasem w tak przypadkowej sytuacji można zdobyć bramkę. Wygląda to tak, jakby już włączyli ten tryb turniejowy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Zawodnicy mistrza Polski, Budniak, ostry kąt, jeszcze poprawił, Budniak nie trafia. Ale świetnie. Za to sporo reprezentantów. Mateusz do grania i broni to wszystko Dela po uderzeniu. Przepraszam, strzelał Dela, broni Krawiec. A mówiliśmy już. Mateusz. Na lewą stronę jest Stefan Rakic. Zagranie na jeden kontakt. Rakic jeszcze raz. Panes! Nie ma bramki. Jak ta piłka nie wpadła po uderzeniu Hiszpana. Jest Abakrzyn. Podanie prostopadłe. Jest gol wyrównujący autorstwa Romana Koprynycza. Ale dobra akcja teraz Ukraińców. To już było widać po tym pierwszym zagraniu z autu. Rozgonili rekordzistów. Świetna taka penetrująca piłka. No troszkę może spóźniony delikatnie Krzysztof Iwanek. Chciałbym zobaczyć tą powtórkę z innej kamery. O, to już też no, troszkę też to wyjście. Nie rozłożył tych nóg tak, jak to zwykł robić bramkarz mistrzów Polski. Tutaj to podanie było kluczowe. Ale to powiem Ci, takie podanie z dużego boiska, prostopadłe na wolne pole. Tak, piękna piłka, tak do linii sprowadzili rekordziści. Tak jak mówisz, idealnie, można by powiedzieć, aby uniknąć spalonego. Tak jest, trzeba uważać, ale jest Panes, jest Krzępek. Dwóch na jednego, Krzępek i Rakic. Krzępek do Rakicza, troszkę za plecy. Rakic, Krzępek, fenomenalna interwencja Kraweca. Jak to nie wpadło? Fenomenalnie podrzucimy sobie tą piłkę. Natomiast na parkiecie widzimy też Kubika. Uwaga, szansa! Słupek ratuje mistrzów Polski po tym uderzeniu rywali. Teraz Mateusz nie był faulowany, czy był? Był. Wracamy do Brukseli na drugą część spotkania Rekordu z Hitem Kijów. Do przerwy 1-1. Wiemy już, że Rekord awansował do Elite Round tegorocznej edycji Champions League. Teraz walka toczy się o pierwsze miejsce. Dalekie, po przekątnej, po całej szerokości boiska. Czerniawski strzela niemal z każdej pozycji. Dela poradził sobie. Panes, już rusza Mateusz. Panes sam to kończy strzałem. Jeszcze szansa, Mateusz, sprytnie Mateusz. Jak to wybił ponoczowny z bramki naszych rywali. Teraz szeroko zagrana ta piłka. Bliski bramki samobójczej by Miłosz Krzępek. Kubik. Michał Kubik, trudna sytuacja. Teraz Kubik wystawia do pustej bramki. Niestety błąd gracza Rekordu. Błąd, no taki z tych najgorszych, gdzie praktycznie oddał tą piłkę rywalom. Iwanek ustawiony, no nie wiem czemu doświadczony, jak było mi Michał Kubik, no nie zagrywał wcześniej do Krzysztofa Iwanka, ustawiony tam bramkarz Rekordu. No, zawahał się tak. W pewnym momencie gracz numerem 23 i Syrii daje prowadzenie mistrzom Ukrainy, ale to jest futsal, gramy dalej. Naprawdę pierwszy raz podczas tego
turnieju rozgrywanego w Belgii. Rekord przegrywa, ale zaraz się to może zmienić, bo Panes daje wyrównanie. Erik Panes, mamy 2-2, wracamy znów do gry. Ale to jest bardzo, bardzo fajne i znowu fajny obrazek teraz. Wiadomo, Dela miał najbliżej do swojego rodaka, natomiast podbiega też Michał Kubik. To też pokazane, że jest to tutaj taka zespołowość. Trzeba było to odrobić, zdarzają się takie błędy i Panes, myślę, że na tą bramkę w tym turnieju zasłużył. Teraz robi tam ruch. Pediasz, słupek trafia, Stefan Rakic i próbowali zawiązać kontrę Ukraińcy. Świetnie. Gustavo, Panes teraz atakuje z głębi. Panes też widzimy, jak panuje nad piłką. Jeden mocno daleko, można tak powiedzieć, wykonał Hiszpana, ale teraz strzela mocno, ale obok bramki. Ustawiamy. Uwaga, teraz niebezpieczne to wyjście. Piłka już zmierzała do bramki. No tutaj chyba Iwanek przewinił. Takie jest moje zdanie. I arbiter tak po głębszym przemyśleniu daje żółtą kartkę Krzysztofowi Iwankowi. Trzecie przewinienie rekordzistów. Popatrzmy raz jeszcze. Piłka za plecy Marka. No tak, tak. Dobrze, tutaj... że zdążył za tym Michał Marek. Formalnie jest wicekapitanem, ale w tym meczu pod nieobecność kapitana pełnił... Uwaga! To była szansa, aby zaskoczyć Kraweca. No tutaj chyba lepszej okazji może już nie być. Podobnie wcześniej mówiliśmy, że Ukraińcy nie najlepiej wykonali te podobnej sytuacji rzut. Teraz Mateusz, poprzeczka i piłka wylatuje tutaj ponad bramkę. Trzeba zabrać inny egzemplarz. Trzeba uważać. Czerniawski na prawą nogę. Czerniawski, potężne uderzenie i fenomenalnie pofrunął między słupkami Krzysztof Iwanek. Pediasz. Dobrze. Mateusz, teraz szybka akcja rekordu. Rakic strzelił to! Krawec uchronił swój zespół przed utratą bramki, bo tam już wszystko zamykał Panes. Mateusz kręci tę piłkę, ale znalazł Rakicza. Rakic! Broni Krawec! Być może to jest interwencja na wagę remisu dla Ukraińców. No na pewno kapitalna interwencja bramkarza Ukrainy, a tu chyba dwóch najlepszych w tym turnieju rekordzistów. Skoncentrowani rekordziści. To jest ważna akcja dla układu tabeli w tym turnieju. Jest strzał, jest latający Iwanek, który musi jeszcze asekurować do końca. Jeszcze 4 sekundy dla Ukraińców. Jeszcze raz szansa dla nich. Czerniawski strzela równo z końcową syreną i to jest interwencja na wagę punktów. Pierwszego punktu dla Ukraińców w tym turnieju, 5. w tym turnieju dla mistrzów Polski. Rekord remisu jest hitem Kijów 2-2. I ma co najmniej drugie miejsce, jeśli chodzi o tabelę tej grupy, co jest ważne w kontekście rozstawienia przy okazji losowania. Nie przegrali rekordziści w grupie, tak jak się wydawało, w grupie śmierci. Wszyscy jednoznacznie, myślę, w Europie to oceniali, że ta grupa jest najtrudniejszą, jeżeli chodzi o tą ścieżkę A. Rekordziści nie przegrali tutaj spotkania, pozostawili swoje po sobie dobre wrażenie. Można dyskutować, czy byli w tych meczach lepszą drużyną, słabszą, ale wydaje mi się, że w żadnym meczu na pewno absolutnie nie byli drużyną słabszą, nie byli drużyną, która tylko się tutaj broniła. To była drużyna, która konstruowała, która dużo dobrego i fajnego futsalu pokazała i myślę, że za to należą się rekordzistom brawa, no przede wszystkim za ten efekt końcowy, jakim jest minimum drugie miejsce w tej grupie, awans do Elite Round i będziemy z niecierpliwością w Halloween czekać, jak tam będą straszyć w Genewie, jaką grupę wylosują rekordziści w tej elitarnej fazie. Myślę, że po tym turnieju to dla wielu zespołów pod strachem może być rekord. Jeżeli chcecie więcej podsumowań, kulisów i ciekawostek, zaglądajcie na stronę rekordu Bielsko-Biała, a także do social mediów. Tam na pewno będą gorące materiały. A za dziś i cały ten turniej dziękujemy, bo mieliśmy wielką przyjemność cieszyć się z goli rekordu. Dziękuję już Państwu także. Piotr Szymura i Rafał Kędzior. Do zobaczenia i do usłyszenia.